Witajcie w kolejnym odcinku. Zabieramy Was w bardzo urokliwe miejsce, które jest bardzo charakterystyczne dla Cornwalli. Zapraszamy. Tutaj zostawiliśmy sobie samochód. Jest ogromny parking, a za chwileczkę gwóźdź programu. Jesteśmy przy takiej kamiennej drodze, która prowadzi na wyspę, gdzie znajduje się Góra Świętego Michała. Bardzo charakterystyczne miejsce. I tak naprawdę jest to wyspa tylko częściowo, dlatego że podczas odpływu staje się częścią stałego lądu. Droga ma troszeczkę ponad 360 metrów i jest dostępna do przejazdu tylko i wyłącznie podczas odpływu. Z kolei podczas pełnego przypływu droga znajduje się około 1,5 metra pod wodą i dostać na wyspę wtedy można się tylko łodzią. Trochę się boję tutaj stać, bo tak wieje, że po prostu... Mamy dzisiaj porywy do 85 km na godzinę, także... Troszkę nam to komplikuje pewne sprawy, a zwłaszcza to, że mieliśmy piękny plan oblecieć dookoła całą tą wyspę dronem. Z tego co widziałem, jest też opcja dostania się na tą wyspę podczas przypływu takimi specjalnymi samojezdnymi platformami terenowymi. Nie wiem, czy to dalej funkcjonuje, bo nie widzieliśmy ani jednej jeszcze. Pewnie nie widzieliśmy, bo jest odpływ na razie. Coś na zasadzie połączenia autobusu i Monster Trucka. Pod względem lokalizacji tam na horyzoncie możecie zobaczyć miasto Penzance, czyli jesteśmy na południu Cornwalli, na południowym wybrzeżu Cornwalli. Ale niestety nie będziemy mogli Wam pokazać jej z bliska, dlatego że wejście tam jest zamknięte, nie można wchodzić na razie na tą wyspę. Troszkę szkoda, bo liczyliśmy na więcej, liczyliśmy, że będzie można tam wejść. Sprawdzaliśmy na internecie i nie ma jasnej informacji, że jest to zamknięte w tej chwili. Ale na pewno jeszcze tu wrócimy, jak będzie ładna pogoda. Pokażemy Wam to miejsce. O wiele lepiej. Z buteczek, niestety. Bardzo, nie bardzo. Ja też. Wyspa i świątynia jest bardzo często mylona ze swoim odpowiednikiem, czyli bardzo podobnej wyspie w północnej Normandii, czyli we Francji. Nazywa się tak samo i wygląda bardzo podobnie. Nawet ja, czytając o tym miejscu i planując przyjazd tutaj, powiem Wam, że w pewnym momencie jeden artykuł czytałem i coś mi tutaj nie pasowało i okazało się, że faktycznie czytałem o tym drugim miejscu. Nie o tym zamku, tylko o tym drugim miejscu. My powolutku sobie zmierzamy w stronę samochodu, bo jest późny poranek i jeszcze nie jedliśmy śniadania, chyba że jedziemy sobie coś zjeść w samochodzie. I w tym momencie droga zacznie być zalewana, bo widać, że zaczyna się przypływ. Najniższy punkt wody był o godzinie 9, w tym momencie już jest 9:30, woda zaczyna wracać. Tutaj macie dokładną lokalizację. Polecamy. Wróciliśmy sobie do samochodu na małe śniadanko szybkie, takie zdrowe. Jeżdża jogurcik z owocami. Widoczek nadal mamy na ten zamek. A za chwileczkę szukamy alternatywy na śniadanie. Owocki z jogurtem i z musli. Dziękuję. Moi drodzy, posiedzieliśmy chwilkę, zjedliśmy śniadanie, przemyśleliśmy sobie i naprawdę wiatr nam troszeczkę krzyżuje plany, bo chcielibyśmy Wam jak najwięcej pokazać. Dlatego postanowiliśmy, że z południowego wybrzeża przemieścimy się na północne.
Przyjechaliśmy do pięknej, malowniczej wioseczki, która nazywa się Port Isaac. Jest to bardzo stara wioska rybacka, położona w takiej pięknej zatoczce. Jest tutaj przepięknie. Jeżeli chodzi o przewodniki po Cornwalli, to Port Isaac zawsze jest pierwsze dziesiątce polecanych miejsc do zwiedzenia. Zobaczcie te klimatyczne alejki. Coś byśmy chyba zjedli, nie? Coś trzeba znaleźć lokalnego i przegryźć. I tutaj piwko sparzyć z widokiem, to jest po prostu miodzio. Oj tak, już nam się podoba. Zobaczcie, jak ludzie się tutaj relaksują, podziwiając zatokę. Na pewno coś zjemy, idziemy na razie zwiedzić okolice. Przejść się tymi uleczkami, poczuć klimat. Tutaj możecie zobaczyć główny market rybacki. Są takie małe sklepiki, jest teraz zamknięte, bo już po prostu jest popołudnie i wszystko zostało wyprzedane. Naprawdę unikatowy klimat, mówię wam. Patrzcie, jak jest w ogóle wąsko. I gdzie się nie spojrzy, są jakieś małe uliczki. Ale by się tu mieszkało, nie? Bardzo miłe zaskoczenie, nie spodziewałam się czegoś takiego i szczerze mówiąc mam wrażenie, że ta wioseczka przybija w ogóle stąd ice w tym momencie. Też mi się tak wydaje, nigdy tutaj nie byliśmy. Ale robi naprawdę wrażenie. Zobaczcie, jak przechodzi na żyletki. No, o nie. O, szkoda tej felgi. W tej wsi jest najwęższa ulica na świecie. Jest wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Także idziemy szukać. A czy to przypadkiem nie jest ta ulica? Jak Karol mówi, chodźmy, będzie super, to trzeba się dwa razy zastanowić. Trzeba na pewno go słuchać. Za chwilę będziemy nadrabiać drogę i tak się skończy ta nasza wycieczka. Zabłądziliśmy. Ale tak można błądzić. Wszystko wygląda nawet inaczej, jak się odwracasz, nie? Ja w ogóle odnoszę takie dziwne wrażenie, że to miejsce jest opustoszałe. To znaczy, są jakieś turyści i najwięcej ich siedzi tam na tym wybrzeżu i popija sobie piwo i super, ale jak się tutaj patrzę w te okna, to ja mam wrażenie, że tutaj nikt nie mieszka. I to tak, jest że to jest wyludne miasto. Pięknie. I te kamienie pięknie poukładane. Ja bym tam chciała wejść po prostu na wyszczera i zobaczyć, co tak się dzieje. Wow. Po prostu wow. Kiedyś plan był, żeby emeryturę spędzić w kamperze. Ten plan się właśnie zmienił. Ja jestem pod mega wrażeniem, naprawdę. Nic tutaj nie ma, a jest wszystko w zasadzie. W sensie takim, żeby się człowiek dobrze czuł po prostu. Tak. Psychicznie. Ja jestem niewyzięta. Ja też. Psychicznie jestem naprawdę tak zrelaksowany, tak, że to się w głowie nie mieści. Ja w ogóle takie zazdro tym ludziom, którzy mieszkają. Naprawdę. Mega. Naprawdę. Także na starość sprzedajemy wszystko i przeprowadzamy się tutaj. Kiedyś przyjechać, nie wiem, być.
i zostać tu na noc i taki wieczorny klimat poczuć tego miasta, nie? Tak. Ciekawe, jak to jest oświetlone też wieczorem, nie? Dla mnie to jest w ogóle wioska krasnoludków. Po prostu tak. Ja tutaj widzę krasnoludki. Ja w połowę drzwi bym się nie zmieścił, od razu wam mówię. Nie, jest przeurocza, naprawdę. To tworzy taki klimat niesamowity. Ja jeszcze czegoś takiego nie widziałam chyba w żadnym mieście tak samo. Tutaj w Anglii. I taka rada dla was, że jeżeli tutaj przyjedziecie do Port Isaac, to przejdźcie się tymi uliczkami i postarajcie się tutaj zgubić. Naprawdę głowa wam odpocznie od problemów. Hmm. Tutaj się czas się zatrzymał. Naprawdę. To prawda. Dobra, pochodzili i zgłodnieli. Pachnie tutaj z tego pubu niesamowicie. Specjalnie, także tutaj proszę. O kurczę. Jeszcze oprócz tego mamy dwa super burgery, takie też duże. Chcielibyśmy coś lokalnego bardzo. Tak, jak coś najbardziej. Coś świeżo przywiezionego tutaj kupię. Nie, no spoko, to fish and chips jak najbardziej. Poznaliśmy właśnie Leszka, który jest menadżerem w tej restauracji. Naprawdę przyjemny człowiek, robi wrażenie. Poleca nam właśnie, co byśmy mogli zjeść, żeby nam odpowiadało. Super. Bierzemy rybkę z frytkami, mangfish z kampi i dwa piwka lokalne jakieś. Super. Ono obydwa lokalne. Dobra. Jedno małe, jedno duże. Jak najbardziej. Co? A dla ciebie małe? Tak. Dobra. Podpiszcie się, proszę, jeszcze raz imię poproszę. Ela. Ela. Super, dobra. Przesympatyczny człowiek, naprawdę. Mieszka tutaj na stałe. Mieszka w tym pubie właśnie. 16-wieczny budynek. Świetnie widzieć Polaków, wiecie, za granicą, którzy naprawdę robią to z pasją, a widać u Leszka ogromną pasję do tego, co robi. Chciałam powiedzieć, żebyście sobie nie pomyśleli, że ja tak zawsze z piwem, bo ja nie jestem żadnym alkoholikiem, tylko po prostu jestem na urlopie i to z tego wynika, że codziennie sobie tam piwkuję i na tych zdjęciach i na filmach jestem z perłą. No, jak mam wolę i urlop, to sobie lubię wypić piwo. A ja to mogę tylko potwierdzić, tak? Elka alkoholu ja raczej nie piję. Alkoholu, a tym bardziej jakiegoś mocnego, także nie. A piwko to jest, wiecie, takie lajtowe. No czyż to nie jest piękne? Jeszcze widzę jaką solą morską fajnie posypane. Ta frytka, taka samotna. Podano do stołu. Mamy rybkę z frytkami. I mamy scampi. Elka nie jest taka głodna jak ja w sumie. Ale to w sumie norma. Jemy sobie na mureczku. Smacznego! Smacznego! I powiem wam, że nie zawsze jest tak, że takie miejsca najbliżej morza są najdroższe. W tym przypadku wyszło to dwa piwka. I dwa dania, 30 funtów. To naprawdę przystępnie na taką lokalizację. Nie wiem, czy to jest po prostu nasza podświadomość, ale chyba lepszego nie jedliśmy. Najlepsze skampi w moim życiu, naprawdę. Rybka też jest naprawdę rewelacyjna. Czuć świeżość tak naprawdę. Jak długo ty jesteś w Anglii? No jestem 20 lat. 20 lat minęło teraz dokładnie 7 kwietnia. Kawał czasu. Tak. 15 lat mieszkałem na wyspie Jersey, która jest w archipelagu Wysp Normandzkich. Jest to dość, tak powiedzmy, autonomiczna wyspa, która należy do korony brytyjskiej. Dokładnie ma status terytorium zależnego od korony brytyjskiej. Ale ma swoją autonomię, ma swoją monetę, swój rząd. Korona brytyjska odpowiada za obronę. A w tym miejscu pracujesz od 5, mówisz, tak? Tak, w tym miejscu jestem od 5 lat. Jestem tutaj menadżerem w restauracji. Także nie, jest naprawdę super, cisza, spokój. Czyli żyje ci się tu fajnie, tak? Nie, tu jest zupełnie inne życie. To jest luz. Tutaj policja przyjeżdża raz na 2 lata. Tutaj jest naprawdę, nic się nie dzieje, jeśli chodzi o jakiekolwiek rozruchy. Nie. To jest po prostu, każdy przyjeżdża tu odpocząć, jest szczęśliwy, jest wyluzowany. Taki slow life, prawda? Nie, absolutnie. Nie, życie tu zwalnia nieprawdopodobnie. Pogoda piękna. 30 metrów do morza. Tak. Mamy dobre żarcie, mamy dobre piwko. Dobre piwko, to fakt, potwierdzamy. Po co się denerwować? Oczywiście. To każdy przyjeżdża się tam zabrać. Jesteś tu z rodziną, czy sam? Nie, sam. Sam jesteś. Sam. Mieszkałem w Londynie też 1,5 roku, także mogę... No to powiem ci, zamieniłeś. Uciekłeś, zamieniłeś na inny klimat faktycznie. No, tak. Nie ma wyścigu szczurów. Jest zupełnie powolutku. Wszyscy się znają, to jest małe miejsce, jest jak jedna wielka rodzina, każdemu pomaga. Super, naprawdę. Pozazdrościć. Właśnie mówiliśmy wcześniej, że to jest takie miejsce, gdzie moglibyśmy na przykład spędzić starość. Tak. Dlatego sporo osób tu na przykład z Londynu, bo większość tych budynków, które są tutaj, tu na dole wioski, to są tak zwane holiday houses, czyli mają to jako swój drugi dom, który wynajmują w czasie nieobecności, rozumiem. Kiedy mają wolne, to przyjeżdżają i po prostu korzystają. Tutaj. I też jest modne kupowanie domów z kimś na spółkę, prawda?
tutaj tak. Właśnie. Tak, tak, tak. No dlatego, że ceny są też troszkę wywindowane ze względu na bliskość morza, więc... I ile mniej więcej tutaj kosztuje taki domek średniej wielkości? To znaczy tak, koleżanka moja ostatnio sprzedała dom. Dom ma dwie sypialnie, trzy sypialnie. Przepraszam, trzy sypialnie, no oczywiście z pięknym ogrodem jeszcze z tyłu. 450 tysięcy. Wow, wow, no to jest naprawdę... Dużo. Tak, u nas mieszkania, bo mieszkamy w Maidstone, u nas mieszkania w szeregówkach, trzypokojowe, kosztują po 300 tysięcy tak. Na jakichś dużych osiedlach. Tak, tak, no to tak. Już lepiej byłoby sobie dołożyć, prawda, tak. I przyjechać tutaj tym, na koniec tutaj świata. To na razie wygląda tak, że to jest, wiecie co, no tak wygląda, że to jest cisza i spokój, bo to na razie, co się dzieje w tej chwili, to jest cisza i spokój. A w wysokim sezonie turystycznie? W wysokim sezonie od czerwca się zacznie, od 21. No to będzie tak, że tu nie będzie po prostu ani jednego wolnego miejsca. No, na pewno. Tu nie na będzie, pewno. To będą setki ludzi, a nawet nie tysiące. Czyli mówisz, że wybraliśmy bardzo dobry moment na przyjazd tak, tutaj, jest, prawda? Tak, moment jest teraz jest naprawdę super. Dlatego, że mówię, czerwiec, lipiec, sierpień to są momenty, kiedy zjeżdża się cała Wielka Brytania i tu naprawdę wtedy jest, już jest za dużo. Jest za dużo, nie daje rady, ona też chciała tutaj zamieszkać. Szczególnie na tak małej powierzchni, tak, prawda? Bo tak, to tak, jednak tak. Jest małe miasteczko. Tak. No to da się odczuć. Przykład ludzie, którzy wynajmują domy, rozmawiałem z nimi ostatnio, mają już domy wynajęte, zabukowane do końca października. O! No, na full. No to ładnie. Nieźle, tak. Nieźle. Restauracje, ale jest biznes, tak jak u nas to. Mamy już na przykład rezerwacje na lipiec i już też na czerwiec praktycznie u nas rezerwacji nie można dostać. Tym bardziej, że Anglicy nie mogą opuścić swojego kraju, jeżeli chodzi o urlopy, dlatego... Tak, jest staycation, dlatego wszyscy zjeżdżają się tutaj. Samych sukcesów. No, i wzajemnie, i tobie. Jeszcze raz zobaczyli tutaj, że tak powiem, w lepszych czasach, także przyjeżdżajcie na wakacje. Miło było Cię poznać, Leszek. No, dziękujemy Ci ślicznie. Się, dobra, dzięki, bardzo mi miło. No, fajnie poznać takich ludzi. Wbijajcie do Port Isaac i jak tutaj będziecie po obejrzeniu naszego filmu, to pozdrówcie Leszka od Mercy Camper One. Tak. Dziękujemy jeszcze raz, Leszek. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Zapraszam jeszcze raz serdecznie. Do następnego, trzymaj się, na razie, cześć. Dzięki, cześć. I super poznawać takich ludzi na swojej drodze, moi. Inspirujące. Póki co na naszej drodze Squeezy Valley, czyli najwyższa ulica na świecie. Tak, znaleźliśmy ją w końcu, zobaczcie. To jest naprawdę ulica. Ja się zmieszczę. Ja średnio, a co dopiero jakiś koń. Najwyższa ulica na świecie. Zaklinowałem się. Tak, to jest ulica, naprawdę. A Karol się obawiał, że kurczę, żeby ta ulica, żeby ona nie była tak wąska, żebyśmy nie mogli przejechać busem. Dalsza część, Port Isaac. I teraz wybraliśmy inną górkę po prostu, zobaczcie. Marzy mi się, żeby tu wrócić i wynająć na noc jeden z tych domów. Już pomijając, że mamy busa i mamy gdzie spać, to chciałabym tutaj poczuć ten klimat jednak. Wieczorem przejść się po tej wiosce. Przy każdym zakręcie jesteśmy zaskoczeni. Nadeszka. Najlepiej sobie zaparkować na wschodniej stronie miasta. Macie tutaj parking, tutaj stoimy właśnie. I tą ścieżką można sobie dookoła klifu dojść do tej wioseczki. My szukamy miejsca na noc, już się zbieramy. Był to piękny dzień, naprawdę sobie odpoczęliśmy. I jedziemy dalej. Dziękujemy za obecność. Merci. Merci i do następnego. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.